Zachodniopomorska Biblioteka cyfrowa. Kurier Szczeciński 21 marca 1947 roku piątek. Saperzy pracują od rana do nocy i nie boją się o mosty. Los naszych mostów, tak pieczołowicie wielkim nakładem pracy i pieniędzy zabezpieczonych i uodpornionych na zbliżający się atak lodów, spoczywa obecnie niemal całkowicie w rękach naszych saperów. Przy obu mostach drewnianych i trzecim w podiuchach na przestrzeni ponad dwa kilometry skruszono lód na całej szerokości rzeki. Wszyscy saperzy czuwają już nad Odrą. Odwiedzamy w podiuchach sztab saperski grupy ochrony. Trzy telefony stale zajęte. Telefoniści notują nadchodzące meldunki i raporty z poszczególnych posterunków bądź przesyłają rozkazy dowódcy grupy. Trzecim mostem bronionym przez saperów przed zatorami lodowymi jest most w Podjuchach. Pod nim grupa saperów w paru kotłach waży smołę. Plutonowy Pyzioł i Kapral Cieślak przygotowują kilkukilogramowe ładunki materiałów wybuchowych, zakładając spłonki i ląty. Saperzy Ciosek i Raczyński polewają spore paczki smołą, zabezpieczając je w ten sposób przed zamoknięciem w wodzie. Inni w nosiłkach wynoszą je na most i składają w skrzyniach. Komendant posterunku, podporucznik Kurzycki, chory ze spuchniętą szyją i jego podwładni z lekka pokpiwają z niektórych strachajów szczecińskich, przepowiadających, że mosty pójdą. Twierdzą z żołnierską pewnością, że nic im się nie stanie. Jeden z saperów podaje z humorem, że odbyli już rekolekcje oraz spowiedź wielkanocną i modlili się o te mosty. Mrozy zniszczyły oziminy. Panujące na wybrzeżu Bałtyku wielkie mrozy, połączone z wiatrami, przyczyniły się w dużej mierze do zniszczenia oziminy. Rolnicy z powiatów słupskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego, w których to powiatach opady śnieżne były niebywale nikłe, meldują, że zniszczenia na skutek wiatrów i mrozów są duże. Rolnicy pocieszają się jednak, że na skutek ostrej zimy wyniszczone zostaną w pewnej mierze gryzonie, których plaga tak niebywale się rozszerzyła. Chodzi tu zarówno o myszy, jak i o szczury. Notatnik portowy przetarg na szkołę morską. W dniu wczorajszym odbyło się komisyjne rozpatrzenie ofert na dokończenie odbudowy gmachu szkoły morskiej przy ulicy Piastów. W związku z tym przetargiem bawi w Szczecinie dyrektor szkoły kapitan Konstanty Maciejewicz. Dokończenie szkoły oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i elektryczne mają kosztować około 20 milionów złotych. Benzyna przez szczecin. Między Centralą Produktów Naftowych w Szczecinie a radzieckim przedsiębiorstwem Neftexport zawarta została umowa na reekspedycję przez port szczeciński większych ilości benzyny. Jest to benzyna syntetyczna nadchodząca z terenu Niemiec. Przejdzie ona przez składy portowe w Szczecinie i ładowana będzie na statki radzieckie. Pierwsza partia ładunku ma wynieść 26 tysięcy ton. Ziemniaki dla załóg pracowniczych i stołówek. Okręgowa Komisja Związków Zawodowych przypomina zakładom pracy o niezwłocznym składaniu zapotrzebowania na ziemniaki wolnorynkowe w dwóch odpisach z uwzględnieniem czasokresu okresu do nowych zbiorów tak dla stołówek, jak i pracowników łącznie z członkami rodzin, pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu poszczególnych pracowników. W ogólnym zapotrzebowaniu należy podać ilość ziemniaków niezbędnych w każdym miesiącu.